Ta liczba rzeczywiście robi wrażenie. Liczba zakażeń koronawirusem wciąż rośnie. Tylko dzisiaj poinformowano o wykryciu kolejnych 13,5 tysiąca przypadków. Trzecia fala pandemii się rozpędza i jak zapowiadają rządzący, jej szczyt może przypaść na przełom marca i kwietnia. Czyli zbiec się w czasie z Wielkanocą, dlatego tegoroczne święta prawdopodobnie także upłyną w cieniu ograniczeń. Wydaje się, że na pewno jakieś ograniczenia w przemieszczaniu, czy no, myślę, że będą to zalecenia, tak jak zawsze, żebyśmy jednak pewnie ograniczyli te kontakty mobilne swoje, bo to jest jakby główna przyczyna do zwiększenia zakażeń. Zalecenia dotyczące tegorocznej Wielkanocy, jak zapowiedział wiceminister Kraska w Radiu Z, powinny zostać ogłoszone przez rząd w ciągu tygodnia, ewentualnie dwóch. Prawdopodobnie będą jednak znacznie łagodniejsze niż te zeszłoroczne. Pozostaje tak, jak jest obecnie, do 5 osób poza osobami, które uczestniczą w sprawowaniu liturgii. To jest czas, kiedy możemy przeżyć te święta w domu, przy transmisji, tak jak do tej pory robili ludzie chorzy. Ludzie chorzy uczestniczyli w liturgii zawsze poprzez zdalną transmisję tej liturgii w domach. Symbolem zeszłorocznej Wielkanocy były puste kościelne ławki i transmisje świątecznych mszy w internecie. W imię Ojca i Syna. Obecnie sytuacja wygląda już inaczej, choć wciąż daleko jej do normy sprzed pandemii. Cały czas trwamy w ograniczeniach ilościowych w kościele. Może być jedna osoba na 15 metrów kwadratowych. Zachowujemy też odstępy, ale wszystkie nabożeństwa i msze święte odbywają się normalnie, czyli są nabożeństwa Drogi Krzyżowej, Gorzkie Żale, czy właśnie msze święte wielkopostne, ale z zachowaniem dezynfekcji rąk, maseczkami. Choć perspektywa kolejnych świąt w pandemii może nie napawać optymizmem, to poznaniacy już do tej wizji się przyzwyczaili. Już nie liczymy na to, że będzie normalna, raczej podobnie jak w zeszłym roku, czyli raczej ograniczone możliwości spotykania się z rodziną. Każdy z nas będzie miał dużo więcej czasu na zastanowienie się nad tym, co jest w życiu ważne, więc cieszymy się z tego, że tak to będzie wyglądać. Trzeba szukać pozytywów w tej sytuacji. Przyzwyczailiśmy się do tradycji, ale też już potrafimy zaakceptować tą obecną sytuację i można przeżyć je inaczej, ale równie głęboko duchowo, więc myślę, że z Bogiem i do przodu, jak to mówimy. Z Bogiem i maseczką. Ewelina Dernoga, Puls Dnia.